Tegoroczna 17. edycja Mistrzostw Europy w wędkarstwie spławikowym zawitała do Opola. Jako stolica regionu wraz z bogatą ofertą kulturalną i inwestycyjną oraz wyższymi uczelniami Opole jest miastem europejskim. Jego największym bogactwem jest 130-tysięczna społeczność, która nieraz udowodniła solidarność i przywiązanie do miasta. Wspomnieć przy tej okazji należy pełną ofiarności postawę podczas walki ze skutkami powodzi tysiąclecia w 1997 roku, kiedy zalaniu i zniszczeniu uległa znaczna część Opola. Tragedię żywiołu upamiętnia przejmujący pomnik Damy Pasiecznej, symbol braterstwa wszystkich mieszkańców Wyspy Pasieka. Z najnowszą historią związany jest także inny pomnik, nawiązujący do głośnej w całej Polsce walki Opolan o utrzymanie województwa opolskiego, kiedy to miało ono zostać zlikwidowane podczas zmian w podziale administracyjnym Polski w 1998 roku. Dla turystów, w tym również wędkarzy, Opole jest nie lada gratką. Pozostałością po Zamku Książęcym na Ostrówku jest będąca charakterystycznym elementem krajobrazu wieża piastowska, której powstanie datuje się na rok 1300. To tylko przystanek na drodze ku poznaniu miasta i jego historii. Barokowy wygląd ratusza nawiązuje stylem do ratusza Palazzo Vecchio we Florencji. Otaczające go kamienice zostały prawie całkowicie zniszczone w wyniku działań II wojny światowej, odbudowane w latach 50. ubiegłego stulecia nabrały barokowego stylu. Pomnik ku czci bojowników o wolność Śląska Opolskiego stanął w roku 1970 przy jednym z głównych deptaków Opola. Każdy zakątek rynku skrywa swoje tajemnice. Mówi się, że w kamienicy numer 1 w rynku powstał w 1655 roku słynny uniwersał królewski wzywający naród polski do powstania przeciw Szwedom. Franciszkanie utrzymują jednak, że to ich klasztor był scenarią tych historycznych wydarzeń. W kamienicy numer 4 od 1959 roku działał legendarny Teatr 13 Rzędów Jerzego Grotowskiego, a przypomina o tym tablica na ścianie i charakterystyczny szklany szyld Maska. Dzisiaj opolski rynek to gwarne miejsce spotkań z mnóstwem restauracji i pubów. Zwiedzając Śródmieście nie można pominąć kościoła na Górce. Święty Wojciech miał odprawić tu kazanie, na pamiątkę czego wzniesiono w tym miejscu kościół. Sąsiadujący z kościołem gmach Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego to dawny klasztor dominikanów, a później szpital. Wokół budynku zgromadzono warte zobaczenia cenne zabytki, a wśród nich nawiązującą do legendy o świętym Wojciechu piaskowcową cembrownię z 1809 roku, 14-wieczną figurę kamienną przedstawiającą dominikanina Peregryna z Opola oraz barokowe rzeźby przedstawiające cztery pory roku dłuta Henryka Hartmana. Obok galerii barokowych rzeźb ustawiono pracę Mariana Molendy, figurę Jerzego Grotowskiego, Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena oraz Marka Grechuty. Po mieście rozrzuconych jest sporo pomników, jednak poznanie ich pozostawmy bardziej dociekliwym turystom. Nieopodal rynku możemy zwiedzić jeden z najstarszych zabytków Opola, wspomniany kościół ojców franciszkanów, nazywany Nekropolią Piastów Opolskich. Jego powstanie datuje się na przełom XIII i XIV wieku. Jednym z najlepiej zachowanych zabytków średniowiecznego Opola jest kościół świętego Aleksego. Ufundowana w 1421 roku przez biskupa Jana Kropidłę budowla oparła się wszystkim pożarom miasta i w niezmienionej postaci przetrwała do XIX wieku. Prężnie rozwijającą się gospodarkę Opola przełomu wieków XIX i XX odzwierciedla pochodząca z 1907 roku fontanna pomnik Ceres. Jej autor przedstawił tu alegorię trzech gospodarczych filarów miasta – rolnictwa, Prozerpina, przemysłu skalnego i cementowego Herkules oraz flisactwa i żeglugi – Neptun i Glaukos. Kwadratowa baszta i rozciągający się w kierunku południa fragment muru obronnego jest jedyną pozostałością po Zamku Górnym, wzniesionym prawdopodobnie na polecenie Władysława Opolczyka w XIV wieku. Wieża nabrała blasku niedawno w związku z jego modernizacją sąsiadujących budynków. Dla wędkarzy nie jest to łatwe miejsce do zwiedzania. Duch historii zamknięty w zabytkowych zakamarkach ustępuje pasji myśliwego. I nawet kamieniczki wchodzące wprost do wody, nazywane trafnie opolską Wenecją, nie są w stanie oderwać myśli i wzroku od wody. Jak zanęcić, jaką dobrać przynętę i jaką wędkę? Oto dylematy wędkarza. Bo tam przecież czai się potencjalna zdobycz. Ale czy miasto położone w dolinie Odry jest przyjazne dla wędkarzy? Do tego spróbuje nas przekonać jego gospodarz Ryszard Zębaczyński, prezydent Opola. Odra to jest przestrzeń, która inspiruje poetów, mieszkańców, twórców, ale też to jest żywioł, który w 1997 roku dał się poznać jako w
wielka powódź tysiąclecia. Ale oswoiliśmy tą rzekę, zbudowany został nowy kanał Ulgi i dzisiaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym procesem. Mianowicie zrealizowaliśmy na przestrzeni 4 km bulwary nadodrzańskie, których atrakcyjność jest bardzo doceniana przez mieszkańców i tysiące osób spacerują, jeżdżą na rowerach. Zwróciło się miasto ku rzece i rzeka jest jak gdyby oswojona, wciągnięta w wir życia miejskiego. Z nieukrywaną radością przyjęliśmy wiadomość, że będą Mistrzostwa Europy w wędkarstwie w Opolu. W granicach administracyjnych miasta Opola mamy 21 km dużych koryt rzecznych, czyli Odrę Właściwą, Młynówkę i Kanał Ulgi. To jest potężna przestrzeń, która idealnie nadaje się do organizacji zawodów wędkarskich. Obecność tej imprezy w Opolu jest promocją miasta Opola i jednocześnie zaproszeniem do jego odwiedzenia nie tylko w ramach grupowych zawodów, ale również w ramach indywidualnych pobytów, do czego szczerze zachęcam, ponieważ miasto jest perłą architektury, która jest harmonijna, budzi podziw wielu turystów. Cieszy nas to bardzo, że lata pracy naszego samorządu nad upiększaniem miasta są postrzegane przez mieszkańców tak i turystów bardzo pozytywnie. Mistrzostwa Europy też przyciągną obserwatorów, spopularyzują tę dyscyplinę sportu i pożytki będą się pojawiały w przyszłości, ponieważ jeżeli organizacja imprezy będzie sprawna, to myślę, że Polski Związek Wędkarski będzie mógł przyciągnąć kolejne prestiżowe imprezy do Opola. Tak się dzieje w przypadku innych dyscyplin sportu, na pewno będzie i tym razem podobnie. I myślę, że Opole wpisze się w historię tych zawodów pięknymi strofami. Dajmy jednak rybom chwilę wytchnienia i wybierzmy się w okolice Opolskiej Katedry, której historia sięga czasów Bolesława Chrobrego. We wnętrzu katedry znajduje się pochodzący z XV wieku obraz Matki Bożej Opolskiej, ukoronowanej przez papieża Jana Pawła II w 1983 roku. Rzeźbiony w różowym marmurze sarkofag księcia Jana Dobrego, ostatniego z linii piastów opolskich, a także organy o wyjątkowych walorach brzmieniowych wpisane do Międzynarodowego Rejestru Instrumentów. Warta poznania historia wiąże się z kościołem świętego Sebastiana. Wzniesiony on został pod koniec XVII wieku na miejscu karczmy, z której rozprzestrzeniła się zaraza, najprawdopodobniej dżuma. Przed kościołem znajduje się figura świętego Sebastiana, patrona zadżumionych. W okolicy możemy odwiedzić siedzibę Opolskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, gdzie zapoznamy się z warunkami korzystania z opolskich łowisk. Spotkamy tu również pełniącego funkcję prezesa, Mariana Magdziarza. Z Mistrzostw Europy, z organizacji Mistrzostw Europy wycofał się Okręg Poznański, a te mistrzostwa były już Polsce przyznane. No i w zarządzie głównym powstał pomysł, żeby powierzyć nam, skoro my tu gdzieś w kolejce, w tym przedpokoju czekamy na jakąś propozycję. To była dla nas nie do końca korzystna sytuacja, dlatego że informacja pod koniec ubiegłego roku, że będziemy robić mistrzostwa, dawała nam strasznie mało czasu. Mieliśmy tutaj duże wsparcie w władzach terenowych, bo i prezydent miasta otworzył się, bardzo nam tutaj pomógł, udostępniając wiele obiektów, które w normalnych warunkach musiałyby nas kosztować, a tutaj wielkie otwarcie, wielka pomoc, z absolutnym uznaniem. Patronat naturalnie honorowy, podobna sytuacja, jeśli chodzi o władze wojewódzkie, marszałek, wojewoda. Tutaj mieliśmy tylko wsparcie, nie trafiliśmy na żadne jakieś komplikacje i to bardzo nam pomogło. Pomału zaczęły się te zawody jakoś tak rysować jako realne i możliwe do zrealizowania. No, podstawowy składnik budżetu to są wpisowe poszczególnych federacji narodowych. Każda federacja wnosi opłatę, która pozwala na zbilansowanie tych najważniejszych potrzeb organizacyjnych.
Uzyskaliśmy również wsparcie sponsorskie firm producentów sprzętu wędkarskiego, zanęt, przynęt. Udane zawody to oprócz tego, że jest dobra organizacja, to są wyniki sportowe. I tutaj nie ukrywam, że mamy pewne niebezpieczeństwo, które obserwujemy od co najmniej półtora miesiąca. Tak się ułożyło, że część ryb po tarle była bardzo, bardzo trudna wiosna. Był okres bardzo zimny. 2 maja spadł nam przecież śnieg i zatrzymane zostało tarło, ryby trochę chorowały. I ryby nie są tak aktywne jak w innych latach. Tutaj mamy pewne obawy, że może ta aktywność być jakby nie do końca zadowalająca, tak bym to określił. W celu sprawdzenia stanu zarybienia w miejscu rozgrywania zawodów wykonano odłów kontrolny, a o szczegółach opowie ichtiolog Sławomir Boroń. Próbowaliśmy zorientować się, jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy z ichtiofauną w kanale Ulgi. Stawialiśmy zestaw wontonów o selektywnym oczku od 30 do 70, czyli od takich drobnych okoniowo-płciowych do typowo leszczowych. Siatki stały tylko godzinę, ponieważ chodzi nam o zobaczenie, jaka jest struktura ryby, jakie gatunki dominują, a nie o to, żeby złowić i pokaleczyć częściowo rybę. Okazało się, że w chwili obecnej cały leszcz, który tu powinien występować, gdzieś się przesunął. Bądź po tarle zszedł niżej, może ze względu na wysokie temperatury, które były ostatnio, bo ryby po prostu, mając możliwość, wędrują. Natomiast w tej chwili mamy tu, podstawa to jest duża, duża płoć i to naprawdę taka 30, 50, 70 deko, duże jazie, pokazuje się okoń. No i to, co najciekawsze, to brzana, która świadczy jakby pośrednio o tym, że mamy coraz lepiej, jeżeli chodzi o jakość wody i bytowanie ryb, które tutaj występują. Spróbujemy poniżej zobaczyć, może tam właśnie będzie leszcz, zobaczymy, czy też będzie podobna struktura, bo jeżeli na tamtym stanowisku wystąpią podobne gatunki w podobnej ilości, to znaczy, że ten stan jest mniej więcej stabilny na całym kanale Ulgi. Jedną z najważniejszych cech, która spaja i wyróżnia obszar lokalną grupę rybacką Opolszczyzna, jest bogactwo przyrodnicze związane z pozostałością śląskiej puszczy, borów stobrawsko-turawskich i borów niemodlińskich oraz dużą liczbą zbiorników wodnych, w tym licznych stawów. Są one nie tylko wykorzystywane do hodowli, ale wiele z nich stanowi również ostoje rzadkich gatunków ptaków i roślin oraz piękny element krajobrazu, co sprawia, że stanowią one cenny walor dla rozwoju ekoturystyki. Opole to również centrum kulturalne regionu. Wspomnieć tu należy najbardziej spektakularne wydarzenie artystyczne w mieście, jakim jest Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, którego tradycja sięga 1963 roku, a od tego roku odbywający się w nowym amfiteatrze położonym w pobliżu wspomnianej już Wieży Piastowskiej. Instytucją zajmującą się gromadzeniem, katalogowaniem, konserwowaniem i udostępnianiem zbiorów dotyczących rodzimej piosenki jest powstające właśnie Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Dla turystów chcących poznać tajniki pradziejów Opolszczyzny oraz zapoznać się z jej historią najnowszą, niewątpliwą atrakcją będzie wycieczka do Muzeum Śląska Opolskiego. O zabytki budownictwa wiejskiego z terenów Śląska Opolskiego dba Muzeum Wsi Opolskiej. W rozciągającym się na 10 hektarach parku etnograficznym zobaczymy m.in. zabytkowe wiatraki, budynki mieszkalne czy pochodzący z 1613 roku kościół. Działające od 1964 roku Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach Opolu bada historię hitlerowskiego obozu jenieckiego w Łambinowicach. Placówka gromadzi wszelką dokumentację powiązaną z tym obozem, jednak interesują ją także inne obozy jenieckie z okresu II wojny światowej. Spośród kilku działających w Opolu teatrów najbardziej rozpoznawalnym jest Teatr imienia Jana Kochanowskiego, który od ponad 30 lat jest organizatorem opolskich konfrontacji teatralnych, imprezy o zasięgu ogólnokrajowym. Rozpoczęcie zawodów poprzedzone jest treningiem. Po losowaniu ekipy zajmują przydzielone im stanowiska w poszczególnych sektorach. Rozpoczyna się 5-dniowe rozpoznawanie łowiska, dobieranie odpowiednich zanęt, przynęt i oczywiście sprzętu. Ciekawe tylko, co na to ryby. Tajemnice sportowego przygotowania do zawodów zdradza nam Grzegorz Mazurczak, reprezentant Polski. Zanęta się przygotowuje rano,
miksuje się mikserem. Później przeciera przez sito, żeby było równomiernie rozprowadzona, jedna konsystencja, żeby się równomiernie w wodzie rozpuszczała mieszanka. To są bardzo duże tajemnice. Są rzeczy, które ryby wabią, a są inne rzeczy, które odstraszają. Dlatego się zanęty, przynęty przykrywa ręcznikami, bo z tyłu chodzą konkurenci, podglądają i tak jest w innych krajach, jak są zawody, oni na mnie pokazują. No i my im tutaj też nie chcemy pokazywać, nie chcemy im ułatwiać. Każdy ma swoje sposoby na przygotowanie zanęt i przynęt. Możemy już spokojnie przystąpić do łowienia, bo skoro nam smakuje, to dlaczego ryby miałyby się nie skusić? O walorach łowiska na kanale Ulgi opowie spotkany tu trener reprezentacji młodzieżowej Edmund Gutkiewicz. Ja zawsze byłem za tym właśnie, będąc jeszcze w GKS-ie, czyli w Głównym Kapitanacie Sportowym. Zawsze kierowałem swoją uwagę tu na Opole, ponieważ ten kanał jest tak pięknie położony i no jest przewspaniałe miejsce na organizowanie właśnie takich imprez. Zawodnicy z Europy przyjadą do siebie, do swojego kraju, to pewnie będą opowiadać, jak było w Polsce. I to na pewno promuje ten region. Wśród fachowców Włosi uchodzą za jednego z faworytów. Jednak pod koniec części treningowej i u nich daje się wyczuć niepokój o końcowy wynik. Swoimi spostrzeżeniami podzieli się z nami Jacopo Falsini. Now is a nice place, it's a nice venue, but the problem is that the fishes are disappear. So it's very hard. It's very hard. I understand that there is some problem maybe for this year, because last year and a few years ago I heard that there were a lot of fishes. I don't know why, but it is a big problem to make a fishing competition without fishes. Everybody wants to catch some fishes, but I think that the one of the best team will win this competition, because there are some smaller fishes and I think that it will be very regular, I hope. Obviously in the sector with the last and with the first it's not so easy. You have to get also a good drawing. But I think that one of the best team will win the match. Pięciodniowy etap treningu dobiegł końca.
Czy dobrą obraliśmy strategię, czy zanęta okaże się trafnie dobrana i czy ryby dadzą się skusić na naszą przynętę, okaże się już wkrótce. Ze wszech miar chcielibyśmy przybliżyć ideę wędkarstwa mieszkańcom Opolszczyzny, aby Opole kojarzyło się z wędkarstwem podobnie jak z festiwalem polskiej piosenki. Witam serdecznie elitę sławikowców, sportowców wędkarstwa z całej Europy. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi, że mogą się odbyć te zawody o takiej skali. 30 lat temu nie byłoby widać spławika w wodzie. Woda była zatruta, ryb nie było. Odnieśliśmy wielki sukces, mówię tu przy oficjałach, że wody mamy czyste, pełne ryb i wędkarze są stałym elementem pejzażu na kanale Ulgi. Witam serdecznie, bądźcie jak u siebie w domu. I hope that the best win, like usual, and I hope that you catch some fish, I hope so. And in the name of the International Freshwater Federation, I declare open the 17th European Coarse Angling Championship. And the best win, thank you. Tomorrow morning, the meeting is here at 7 o'clock. 7 o'clock, to draw. The entry in the box is 8 o'clock. Ostatnia odprawa przed zawodami. Prezes Międzynarodowej Federacji Wędkarstwa Sportowego Ugo Claudio Matteoli podkreśla zasady rywalizacji. The start of competition is 10 o'clock. Okay, and the finish is 2 o'clock p.m. E on va terminer à 14h, après-midi. Parce que la partie de cette année, c'est 4h. Because this year, starting from this year, is 4 hours. Na 7 rano zaplanowane zostało losowanie stanowisk. To ważny element zawodów i wiele zależy od szczęścia. Wiadomo, że najkorzystniejszymi będą skrajne stanowiska w poszczególnych sektorach. Przyjęty system losowania nie dopuszcza jednak możliwości obsadzenia zawodnikami jednej drużyny więcej niż jednego z nich. 17, 21, 15, Kansas, Italia, Kansas, Lituania, England, 7. Zawodnikom coraz trudniej ukryć emocje. Stawką przecież jest tytuł Mistrza Europy, a następna taka okazja pojawi się dopiero za rok. I wystartowali. Żarty się skończyły. Rozpoczęła się 4-godzinna rywalizacja pierwszego dnia zawodów.
Nad prawidłowością przeprowadzenia zawodów czuwają sędziowie. Złowienie każdej ryby jest przez nich zliczane, a wyniki są odnotowywane na tablicach informacyjnych. Kibice mają wgląd w bieżące wyniki ilościowe. Wyniki wagowe znane będą dopiero po oficjalnym ważeniu. Aktualne wyniki wyraźnie wskazują na różnice w obranych taktykach łowienia. Procedura ważenia wymaga od sędziów dużego zaangażowania i skupienia. Sędziowie starają się zminimalizować wpływ warunków atmosferycznych podczas poszczególnych pomiarów, aby określenie wyników odbyło się sprawiedliwie. Pamiętajmy, że w grę wchodzi tytuł Mistrza Europy, a najmniejsze uchybienie w procedurze pomiaru może stać się podstawą do złożenia protestu przez uczestnika zawodów. Pierwszy dzień rywalizacji dobiega końca. Powoli wszystko staje się jasne, komisja sędziowska ogłasza wyniki. Pierwsze miejsce zajmuje reprezentant Polski Wojciech Kamiński, a kolejne Steve Gardner z Anglii oraz Węgier Szilárd Magyar. W pierwszej dziesiątce znalazło się aż trzech zawodników z Hiszpanii i to właśnie ten team objął prowadzenie w klasyfikacji drużynowej. Drugie miejsce zajęli Francuzi, na trzecim miejscu z dwoma zwycięstwami sektorowymi uplasowała się reprezentacja Polski. Niewielkie różnice w punktacji drużynowej wskazują na wyrównaną walkę, a sprawa kolejności medalowej jest cały czas otwarta. Remember, tomorrow morning we draw sector by sector and you draw, the captain draw in each sector. Niedziela 6:30. Kolejne losowanie stanowisk. Dla kogo los będzie bardziej przychylny, okaże się wkrótce. Wszyscy liczą na najkorzystniejsze pozycje w sektorach, ale wyniki losowania przyjmują, nie okazując emocji. Rosja, Hungaria. Then, this. Tu! Serbia! Ungheria Nord. Drugi dzień rywalizacji rozpoczęty. Na łowisku spotykamy prezesa Międzynarodowej Federacji Wędkarstwa Sportowego. I fisci è il problema di questo campionato perché ieri abbiamo fatto la prima prova e sono stati presi non tanti pesci. E tanti pesci piccoli e questo porta anche una difficoltà tecnica nelle pesate, nell'operazione di pesatura, perché le differenze sono di pochi grammi e con la bilancia non è facile pesare queste differenze di pochi grammi, è abbastanza difficile. Opole è una città molto carina, è la prima volta che io vengo in Opole e mi piace molto perché è una città a misura d'uomo, non è una grande città e io amo molto le città piccole, io vivo in una città piccola in Italia. Questo è difficile perché potrei dire Spagna, ma la Spagna che ieri ha fatto benissimo, ha fatto forse troppo bene perché non è normale in un campo difficile così fare così pochi punti perché ieri ha fatto 11 punti la Spagna in 5 persone. Io non credo che oggi possa ripetersi a 11 punti perché è molto difficile. Direi Spagna, Polonia, Francia. Ten wynik bierzemy w ciemno. Jednak do końca zawodów jeszcze prawie 4 godziny i wszystko może się zdarzyć. Na kartach zawodników pojawiają się wyniki połowów w kolejnych godzinach. Podobnie jak wczoraj widać różnice w obranych taktykach. Zawodnicy pilnują swoich tajemnic i w czasie zawodów podglądnięcie ich techniki czy dobranej przynęty może być utrudnione.
koniec zawodów. Sędziowie ze starannością zabierają się do ważenia. Uwagę zwraca wynik zawodnika z Belgii, który ze sporą przewagą wygrywa swój sektor i wyrasta na jednego z faworytów zawodów. It's very good to win the section, but I yesterday I was third in the section. But I think you have two or three points to win the competition. Nie wszystkim szczęście jednak dopisuje, a swojego rozczarowania nie ukrywa zawodnik norweski Krzysztof Frankiewicz. Organizacja jest na pewno jest fajnie zrobiona, jest dobrze i myślę, że większość ekip jest zadowolona, natomiast problem jest, jeżeli chodzi o rybostan. Wszyscy narzekają, że powinno coś z tym być zrobione, bo wiadomo było od kilku tygodni, że nie wygląda to najlepiej i tutaj chyba ktoś zawalił. Są miejsca, gdzie ryba jest, a są miejsca, gdzie tych ryb nie ma i dzisiaj wędkowałem dokładnie tak samo jak wczoraj. Wyniki były mizerne. Wczoraj było dużo więcej ryb i no tak to jest. Jak jest mało ryb, to po prostu nie jest to łatwe. Grzesiek 9, Paweł 3 i Wiktor wygrał sektor. Informacje rozchodzą się błyskawicznie. No ma medal, tylko nie wiemy jaki. No 2 jedynki to ma medal, no nie ma siły. Organizacyjnie myślę, że sprostaliśmy zadaniu. Z tego co widzę, to jest to przygotowane tak samo jak w pozostałych krajach. Myślę, że tutaj nie mamy się czego wstydzić. Ale mimo wszystko mała ilość ryb powoduje frustrację w wielu drużyn, które przyjechały. No, wszyscy się spodziewali większych ryb, dużych leszczy, jazi, jakichś płoci. Na pewno będziemy mieli medal, znaczy jestem o tym prawie przekonany, bo kolega z drużyny Wiktor Walczak wczoraj wygrał sektor, dzisiaj też wygrał. Jest jeszcze wcześnie, nie wiemy jak pozostali z pozostałych krajów, ci co powygrywali wczoraj sektory, jak dzisiaj się zaprezentowali, ale mając 2 jedynki myślę, że podium jest. Nie mylił się na szczęście nasz reprezentant. 2 wygrane sektory zapewniły podium jego koledze z drużyny. Reprezentacja Polski nie utrzymała pozycji medalowej, jednak powody do radości daje nam sukces w rywalizacji indywidualnej. Ogłoszenie wyników końcowych wzbudziło spore emocje. Niektóre ekipy już zaczęły świętowanie, niektórzy czekają jednak na oficjalne ogłoszenie wyników. Kiedy niecały rok temu dyskutowaliśmy o przyjęciu mistrzostw, mając tak mało czasu i mając mimo wszystko tak małe doświadczenie, z jednej strony myśleliśmy, że to zadanie w zasadzie proste, a z drugiej strony ile jeszcze może nas spotkać niewiadomych. Indywidualnie third place and the bronze medal goes to Hans Sleger of Belgium. Second place and the silver medal goes to Paul-Louis Lafont of France. Gold medal on the first place goes to my own friend Wiktor Walczak of Poland. Thank you.
bronze medal and fifth place goes to Belgium. Belgia. Trzecie miejsce w kategorii drużynowej tegorocznych mistrzostw Europy. Drugie miejsce w kategorii drużynowej wędruje do Hiszpanii. The first place on the 17th European Cross Angling Championship held in Poland, Opole, goes to Team France. Zdobywca złotego medalu pierwszego miejsca na 17 mistrzostwach Europy Wielkiej Brytanii. Drużyna z Francji. XVII Mistrzostwa Europy w wędkarstwie spławikowym to już historia. Tradycyjna wspólna kolacja na pożegnanie to czas, kiedy można spokojnie przedyskutować wyniki rywalizacji czy wymienić się spostrzeżeniami. O to, czym jest sukces, zapytaliśmy Wiktora Walczaka, świeżo upieczonego mistrza Europy. Oczywiście to jest miłe, jeżeli jest się rozchwytywany, można jakiś raz po raz wywiad udzielić. No ale mówię, no ja nadal będę taki normalnym wędkarzem, jak do tej pory byłem. Myślę, że będę w kolejnych zawodach startował, zobaczymy, jak będzie to wszystko się toczyło później. Najważniejsze w tym sporcie wędkarskim to jest moja osobista satysfakcja. Ja rybki łowię od małego, od najmłodszych lat uczestniczę w zawodach wędkarskich i żadna nagroda, powiedzmy, nie zastąpi mi tej satysfakcji, jaką daje mi wynik w zawodach wędkarskich. A już na szczeblu po prostu międzynarodowym, jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, to jest ta największa satysfakcja, to jest to najlepsze miejsce. Najlepiej się wtedy czuję, jak się taki wynik osiąga. Kilkakrotnie udawało mi się zdobyć wysokie miejsca na takich zawodach międzynarodowych. Pierwszym takim bardzo ważnym zdarzeniem, bardzo ważną nagrodą czy wyróżnieniem było dla mnie Mistrzostwo Świata jako junior. To już było dość dawno temu, w 1997 roku. Tam zdobyłem drużynowego mistrza świata w Chorwacji. No i byłem drugim wicemistrzem świata indywidualnie. To był taki początek, to było takie pierwsze bardzo wielkie moje osiągnięcie. Później do tej pory byłem mistrzem Europy drużynowym i wicemistrzem Europy drużynowym. No ale myślę, że takie indywidualne osiągnięcie jak w tej chwili to jest dla mnie takim zwieńczeniem mojej kariery wędkarskiej. Zawsze najważniejszy jest wynik drużynowy. Trzeba powiedzieć, że jak drużyna robi dobry wynik drużynowy, to zawsze towarzyszy temu sukces indywidualny. Także nie wolno się nastawiać, startując w drużynie, tylko na ten wynik indywidualny, bo to zazwyczaj kończy się fiaskiem. Jak wszyscy zawodnicy wezmą się razem w garść i będą dążyć do tego wyniku drużynowego, zawsze któryś po prostu zrobi dobry wynik indywidualny. No, dzisiejsza zdobycz dla mnie w dzisiejszym dniu jest naprawdę ważna i taka szczególna. No, myślę, że inni wędkarze na pewno zazdroszczą mi takiego tytułu.
No a taki prosty człowiek, no trudno mi powiedzieć czego. Na pewno wspaniałej żony i rodziny. Ja się cieszę, że mąż ma takie zainteresowania, a nie inne. I że się w tym spełnia. No, to jest bardzo ważne.